Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Na początku ode mnie mała prośba, ponieważ mam wrażenie, że to może być odcinek bardzo ważny i przydatny dla wielu osób. Wciśnijcie proszę łapkę w górę, łapkę w dół już przed oglądaniem. Wciśnijcie wszystkie przyciski, jakie się da. Zobaczmy, do ilu osób ten filmik może dotrzeć przy obecnym YouTube'owym algorytmie. Wydaje mi się, że może być bardzo cenny, głównie dlatego, że przez wiele lat prowadzenia bloga tam właśnie w komentarzach powracały Wasze pytania na ten temat, a chodzi o zapalenie mieszków włosowych. Jeśli siedzicie w urodowych tematach albo na blogach i tak dalej, to pewnie ten temat gdzieś Wam się przewinął, nawet jeśli sama nie macie z nim problemu, natomiast jeśli taki problem macie, to pewnie świetnie wiecie, jak to wygląda. Zapalenie mieszków włosowych przypomina trochę permanentną gęsią skórkę. Najczęściej występuje w okolicach ud i ramion tutaj w tych miejscach. Są to stany zapalne mieszków włosowych, które po prostu sprawiają, że ten fragment skóry robi się czerwony, robi się wypukły, wygląda właśnie dokładnie tak jak trochę taka czerwona i podrażniona gęsia skórka. I chciałam tutaj Wam opowiedzieć tak naprawdę o czymś, co pomogło mi najbardziej i opowiedzieć Wam o moich doświadczeniach z tym problemem i o tym, co pomagało też innym. Więc dzisiaj nie będę Wam opowiadać tutaj w tym filmie, jak kompleksowo ugryźć ten problem od strony pielęgnacji. Jeśli samego macie, to na pewno dobrze znacie starą śpiewkę o pilariksach, o złuszczaniu, peelingach, kwasach, moczniku itd. To są takie rzeczy, które na pewno pomagają doraźnie. Może też na dłuższą metę jakoś pomagają się w pewnym stopniu uporać z tym problemem. Natomiast ja chciałam Wam opowiedzieć o tym, co pomogło mi i po czym powinniście wiedzieć poprawę już w ciągu paru dni, co pomogło też najbardziej moim znajomym, które się z tym problemem męczyły. Na początek moja krótka historia, bo chociaż zapalenie mieszków włosowych nigdy nie było dla mnie aż tak bardzo dużym i mocnym problemem, to na przestrzeni tych, powiedzmy, no już chyba 13 lat moich urodowych przygód, widziałam, że bywały okresy, kiedy ten problem jakby troszeczkę się nasilał albo powracał, całkowicie zanikał. I zobaczyłam pewną korelację, której przez pewien czas na początku nie byłam pewna i nie byłam pewna dokładnie, o co chodzi. Natomiast moja skóra, skóra na udach, skóra na ramionach bardzo mocno i bardzo szybko wygładzała się w momencie, kiedy zażywałam niepokalanek i witamin, kompleks witamin z grupy B. Jakoś zawsze działo się to w ten sposób, że ja ten niepokalanek i witaminy z grupy B jadłam dokładnie w tym samym momencie. Nie wiem, dlaczego tak robiłam, ale to było dość zabawne i zawsze to przebiegało w ten sam sposób. I z tego względu przez pewien czas ja nie byłam pewna dokładnie, która z tych rzeczy mi pomaga. Natomiast później okazało się, że chodziło właśnie o witaminy z grupy B. I ja ten filmik nagrywam dla Was dzisiaj, dziewczyny, dlatego, że ostatnio opowiadałam o tym dość dużo mojej przyjaciółce, ponieważ przy okazji powrotu do takiej suplementacji u mnie znowu zauważyłam tą zmianę w jakości skóry. I chociaż tak naprawdę zapalenie mieszków włosowych w ciągu ostatnich paru lat już mnie nie nękało, to nie mogłam wyjść z podziwu nad tym, jak szybko moja skóra właśnie na udach i tutaj na ramionach zrobiła się naprawdę o wiele, wiele bardziej gładka, wręcz niesamowicie gładka, tak? Gładka jak po prostu skóra u dzieci. I opowiadałam o tym mojej przyjaciółce, a przy okazji przypomniała mi się też historia moich paru innych znajomych, które po poleceniu właśnie takiego kompleksu witamin grupy B przeze mnie też jakoś uporało się z tym problemem. I tak naprawdę to była taka różnica, którą ja zauważyłam, nie tylko jeśli chodzi o skórę ciała, ale również jeśli chodzi o skórę twarzy, więc to jest na pewno też taki dodatkowy plus. I przy suplementacji takich witamin z grupy B ja u siebie widzę różnicę już po paru dniach. I specjalnie napisałam do moich znajomych, aby wypytać je, czy u nich też ten proces przebiegał tak szybko. I wszystkie to potwierdziły. U nich to była, zależnie od jakby skali problemu, kwestia tygodnia, dwóch, ale wszystkie widziały taką korelację i wszystkie widziały taką zmianę, więc tak pomyślałam sobie, że nagram Wam taki materiał i że on może jakoś Wam pomóc, jeśli to jest duży problem. Ja wiem, że dla wielu osób to jest
bardzo uciążliwe, potrafi być bardzo krępujące, więc mam nadzieję, że to Wam pomoże. Ja mam tutaj takie witaminy z grupy B, po które sięgam ręką nie widząc, ale mam. I to jest taki kompleks z Alinesa, który obecnie stosuję. Ale ja tak naprawdę przez lata używałam bardzo różnych rzeczy, począwszy od jakichś takich zwykłych kompleksów multivitamin, naturalnych kompleksów multivitamin, jakichś roślinnych kompleksów witamin B, na przykład Solgara, pamiętam, to był jeden używany przeze mnie dość długo, przez takie kompleksy witamin B już zmetylowanych, jak na przykład Metalguard Storna, który jest całkiem fajny. Tutaj też mamy coś zmetylowanego, myślę, że to ma jakieś znaczenie, jeśli jest to Wasz problem. Oczywiście to nie jest żadna porada medyczna. Ja nie jestem lekarzem. Dzielę się tylko moim doświadczeniem i tym, co pomogło mi oraz moim znajomym. Mam nadzieję, że to też będzie dla Was pomocne. Ja zawsze widziałam też ogromną korelację między moją dietą a tym, jak wygląda moja skóra. Jeśli śledzicie bloga albo oglądacie filmy, to na pewno wiecie, że dla mnie dieta to podstawa. Więc jeśli nie robicie suplementów i chcecie napisać, że suplementy są B i nie macie zamiaru ich stosować, to możecie spróbować zrekompensować sobie tutaj te braki jakoś dietą. Natomiast na ile to jest... Na ile to będzie skuteczne i na ile to jest możliwe, jest, wydaje mi się, kwestią sporną, bo mówi się obecnie, że gleba i to, co z niej wyrasta, jest niestety dość ubogie w minerały i witaminy. Produkty odzwierzęce też nie zawsze są najlepszej jakości. Bardzo dużo zależy od tego, jak jemy, bardzo dużo zależy od tego, jak trawimy, jak wchłaniamy, co przyswajamy z naszego układu pokarmowego. To wszystko dzieje się w jelitach, dużo zależy od naszej flory bakteryjnej. Jeśli jesteśmy zestresowane, to organizm naprawdę upośledza nasze trawienie i to mocno, ponieważ ten proces w momencie stresu nie jest mu tak naprawdę potrzebny i to ten proces najbardziej cierpi w momencie, kiedy jesteśmy zdenerwowane permanentnie. Więc warto też pamiętać o tym, żeby nie jeść w jakichś sytuacjach stresowych. Generalnie wiadomo, permanentny spokój w życiu jest bardzo trudny do osiągnięcia, ale to ma naprawdę ogromny wpływ. Piszcie, co pomagało Wam z Waszym zapaleniem pieszków włosowych. Jeśli miałeś jakiś problem lub co stosujecie, ja postaram się Wam podlinkować też jakieś rzeczy w opisie, ostatnio o tym zapomniałam. Jeśli nie macie tego problemu, to też piszcie. Każdy komentarz jest na wagę złota i każdy przeze mnie jest oczywiście mile widziany. Jest mi naprawdę strasznie fajnie, kiedy do mnie piszecie. Z mojej strony to już tyle. Trzymam kciuki za to, żeby Wasz problem udało się rozwiązać. Widzimy się w następnym filmie. Buziaczki i do zobaczenia.